Siema wszystkim, Bartosz się kłania. Kochani, stało się po raz ostatni. Wjechałem na ziemię szwedzką. Normalnie aż trochę wstyd się przyznać, ale aż mi łezka poleciała z oka, bo no kurde. No nigdzie mi się tak fajnie nie jeździ jak tutaj. No ale co zrobić. Dzięki wszystkim za podesłane propozycje, gdzie można się zahaczyć. Tudzież dostałem dwie propozycje właśnie z firmy bezpośrednio. No i oczywiście to nie będą kierunki na Skandynawię. Jakie kierunki, no to już się okaże w najbliższym czasie. Jeśli tak myślę, na początku czerwca. Na razie są dwie takie oferty, które sobie rozważam, rozmyślam, ale zanim jeszcze o tym wszystkim, to bardzo dziękuję wszystkim za dokręcone subokręty. Słuchajcie, kochani, brakuje już niecałe 150 i wskoczy stuwa i bardzo bym się cieszył, jakby to właśnie tutaj na Szwecji, jeszcze pracując, jeżdżąc na Szwecji, te 100 tysięcy subów wskoczyło, żebym wiedział, jak spojrzę na ten licznik, że te 100 tysięcy subokrętów od was, kochani widzowie, właśnie wskoczyło mi tutaj, jeżdżąc na Szwecję. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, jak tu jadę, tak, po Szwecji, że jeszcze będzie, przyjdzie taki czas, no ale to mówię, to się okaże. W najbliższym czasie. Tak więc, kochani, oczywiście, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś oferty, gdzieś tam, gdzie można by było się zahaczyć do pracy, na wyjazdy. Ja jeszcze mam czas, dlatego no, tak sobie pozwalam na to, żeby sobie na spokojnie poszukać, ponieważ ruszał będę 20 maja. Poniedziałek 20 maja będę ruszał. No, mam nadzieję, że będę ruszał, tak? Jak do tego czasu uda mi się właśnie zahaczyć takiej pracy, gdzie chciałbym właśnie jeździć w tym systemie 2x2. Rzecz jasna, najlepiej to by było tutaj na Szwecję, no ale no niestety nie ma takiej opcji. A jak są, no to takie niezaciekawe. Tak więc tak, kochani, na poprzednim wyjeździe bardzo się cieszę. Spotkałem się z Globin. O, taki krótki materiał dla was, proszę bardzo. Stoję sobie, o, w Helsingborgu, przejazdem byłem, a przejazdem, bo stoi Globi, no jak żeby tu nie stanąć sobie po raz ostatni, o, o tak sobie stanąć, nie, Jarcio? Tak. Może jeszcze się kiedyś uda. Może. Oby. Oby. Oby na Szwecji. No, także, także tak, ładnie, ładnie, słonecznie. Na Szwecji, o, i tak sobie z autkami stoi. Zaraz jadę do portu, do Trelleborga i do domku. I będzie przesiadka. I będzie przesiadka. A co, to już na filmie zobaczycie u Jarka. To już dawno nie było. O, to, to, to. Do później. No i po spotkaniu Marta śmiga do portu i do domku. O, jak ładnie się Dafik prezentuje. Jak widzieliście właśnie z Globusikiem, spotkanko, jednak to było tak jak myślałem ostatnie nasze spotkanie. Bo tutaj już no, ciężko będzie się gdzieś zjechać, ponieważ Globi dzisiaj dopiero jedzie do Płocka na rozładunek. Myślę, że już nawet dojechał. No ale co? Tam słyszeliście pewne zdanie wypowiedziane przez Jarka pod koniec. No i myślę, że jednak powiem to tutaj u siebie na kanale, kochani. A mianowicie,
Fafika będziecie mogli sobie dalej podglądać, obserwować, ponieważ na Fafolka przesiada się Jarek. Tak jest. Jarcio z dosyć dużym stażem pracy, słuchajcie, przesiądzie się właśnie z tamtego Fafika starszego przedlifta na tego, którym ja aktualnie jeżdżę, także będziecie mogli sobie Jarka podglądać na materiałach. Tym samym serdecznie Was zapraszam na kanał Jarka. Ja będę Jarka cisnął, bo ja chcę, kurde, patrzeć sobie też na ten, na to autko, gdzie jest, co tak dalej. Wiecie, o co chodzi, no. Zwłaszcza, żeby to były nagrania właśnie ze Szwecji. No i mówię, Jarek na swoim kanale będzie nagrywał już z tego Dafika. Kiedy? Bo jak najszybciej, nie? No. Tak więc, kochani, ja mam dwa rozładunki. Ljungsbro pierwsze i drugie tam wyżej nad Borlange jadę, także możesz kopsnie mnie ten zaszczyt, że po raz ostatni załaduję się w mojej ulubionej firmie, jeżeli chodzi o załadunki, w Borlange, w Sabie. Słuchajcie, naprawdę byłem tam już no ponad setkę razy na pewno, ładowałem się. Jak nie lepiej, ale powiem Wam, że takie załadunki jak tam, kurde, w tym Borlange, jak to idzie, to jest po prostu, no, mistrzostwo, nie? Tam jechać na załadunek to jest, kurczę, normalnie baja. Oczywiście mówię o rolkach, jak się rolki ładuje, no bo jakbyś się ładuje arkusze blachy, no to jest trochę tam bardziej skomplikowane, raczej skomplikowane. Nic nie jest skomplikowane, tylko po prostu, no, więcej tam pasów do zapinania, nie? A wiadomo, tutaj mi pasów do zapięcia tym lepiej, a tutaj otwiera się muldę, pakują jedną, dwie rolki, no i co, no i się jedzie, tak, zapina się pasy i się jedzie, no. A również, o właśnie, kurde, no, jeszcze miałem pozdrowić wszystkich spotkanych na promie, kochani, po tej akcji ogólnie z szybą, no to już praktycznie dużo osób mnie zna. Serdecznie Was pozdrawiam. Wszystkich spotkanych, czy na promach, czy w porcie, czy gdziekolwiek na trasie, na firmach. Ostatnio właśnie ładowałem teraz przed ten drugi załadunek, co miałem w Polsce, to miałem w Lekowicie. Wysokie Mazowieckie, czy jakoś tak, miejscowość. I tam również pozdrawiam panie z biura, które mnie poznały. Również, no i co? No i fajnie, no. Mówię, no tylko, kurde, się tak człowiek gryzie, nie? Co to będzie, gdzie to się będzie jeździć, no. Na razie nic nie będę zdradzał, ponieważ jeszcze, to mówię, nie jest nic pewnego. Jest jeszcze trzecia niepewna oferta. Czekam na informację, czy to się potwierdzi, czy nie. Jeżeli by się potwierdziło, no to by było fajnie, no ale no czas pokaże. Gdzieś tak mówię, 20 maja, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to myślę, że 20 maja wieczorem, a najpóźniej do 23, spodziewajcie się jakiegoś materiału właśnie. Nie wiem, czym będę jeździł, nie wiem, gdzie będę jeździł. Mówię, mam pewne podejrzenia, gdzie, ale czym, no to nie mam podejrzeń żadnych. No także mówię, no czas to wszystko pokaże. Ale powiem Wam, jest cholernie przykro, cholernie smutno. Jak tutaj teraz właśnie tak jadę, patrzę na to wszystko, kurczę, moja mać i no... Gdyby na Szwecję był most, to by było zupełnie inna bajka. No tak to człowiek, który jest od tych promów uzależniony, samochody są uzależnione, przejazdy i to właśnie krochmali całą tą pracę i to, aby powstał tutaj jakikolwiek sensowny system pracy, więc właśnie ten 2x2.
No ale może kiedyś się poprawi albo coś tam się pozmienia. No zobaczymy. Co? Dzisiaj jest 23 kwietnia. 24. Jutro jest środa, czwartek 25. 25 ostatni raz będę tutaj zmierzał z powrotem na prom. Jak się nic oczywiście nie pokrochmali, rzecz jasna. Tak więc 25 na 26 również znowu, bo już tam jednego widza właśnie też tam na Plekowicie spotkałem i mówi tak, jak tam Bartasz, bo ostatnia, a jedziesz. I jedziesz i jak to, nie? Ja mówię, no to przecież mówiłem, że do końca kwietnia. A ten, właśnie ten tydzień to był jeszcze niepewny, bo miał tutaj już wsiąść nowy kierowca, ogólnie raczej wsiąść, no na ten pewnie Jarkowy, a Jarek tutaj już w tym tygodniu, no ale coś tam się poprzesuwało, no i jednak jeszcze ten tydzień ostatni jadę, no i dlatego to tak teraz będzie wszystko ostatnie, nie? No i mówię, no jak się jeszcze kurde pofarci, no jeszcze ten ostatni załadunek w Porlangie załapać, no i będzie już zupełnie pika bela glancuś cycuś, jak to mówię, nie? No godzina 8. Ja pierdzielę, no już do chłopaków pisałem, że jadę taki przybity teraz, z jednej strony się cieszę, ale z drugiej jestem przybity. No cieszę się. Wiadomo, no bo mówię, no mi zależy już jednak na tym systemie 2x2 i na którym mam nadzieję już zostanę na długo, długo. Bo mówię. Na końcu drogi skręć w lewo. Dobrze. Bo mówię, to trzeba jakoś jednak rozdzielać, nie? Praca to praca, ale pobyć w domu również trzeba. I tak jak właśnie mówiłem wam ostatnio, to jest 24 na dobę siedzimy w pracy. Czyli jakby ktoś się wziął i policzył to wszystko, jeżdżąc tak właśnie na weekend tylko do domu, a policzyć te wszystkie godziny, no to policzcie teraz, jak ktoś idzie cały miesiąc do pracy na 8 godzin, ile godzin jest w pracy, ile w domu, a policzcie teraz tutaj godziny, co jest się 5 dni 24 na dobę w samochodzie. Ja mówię, naprawdę, ja nie czepiam się nikogo tutaj. Ktoś, kto lubi, ktoś, kto ma taki kaprys, jeżdżą przecież 2 na weekend, tak? 2 tygodnie w trasie i na weekend tylko do domu. No to już zupełnie jest hardcore. No ale wiadomo, może tam, no nie wiem, dom budują, nie wiem, jakieś Porsche chcą sobie kupić, czy jakieś Lambo, czy nie wiem, no są różne, wiadomo, kaprysy, ale mówię, no ja chcę zarabiać tak, żeby mi starczyło na opłaty, na jedzenie i coś sobie na tej działce pogrzebać, ale też spędzać czas w domu, a nie cały czas w samochodzie. Kurde, jaka ładna pogoda jeszcze dzisiaj, no. I mówię, no ta wiosna, teraz lato, kurde mać, jak to się kuśwa mać, można fajnie było gdzieś zatrzymać, tak jak tutaj widzicie, teraz jest zatoczka, a zaraz kawałek po prawej stronie jest jezioro. Kurde, nawet tutaj dróżka fajna, jedna, druga, można by było sobie dojść, no i to są właśnie te uroki na Szwecji, że co kawałek gdzieś są jeziora, no i w ogóle tu jest pięknie, wiosną, latem, także będę Jarka molestował, aby kurde, co tu mi się teraz porobiło, aby nagrywał jak najwięcej na tej Szwecji, Fafika nagrywał i tak. Na pewno coś jeszcze nagram. Znaczy nigdy nie mów na pewno, ale myślę, że jeszcze coś nagram. Pewnie ostatni wjazd na prom się nagra. A co? Ostatni wyjazd z prom? Kuźwa. A jeszcze by się tak trafiło tak, że
że jednak by się gdzieś znalazło te dwa na dwa, nie? Na Szwecji. Kurde. Nie, ale się na to nie nastawiam i raczej opcji takiej nie ma. Także kochani, jeszcze raz wielkie dzięki za te wszystkie subokręty, które wpadły w ostatnim czasie, naprawdę. Ja myślałem, że do końca roku, jak dolecę do tej setki, to będzie fajnie, a tu jednak może się okazać, że jeszcze tu, jeżdżąc na Szwecję, w tej firmie skoczy setka. No i będę naprawdę bardzo happy i będę mógł sobie, mówię, patrzeć na ten licznik i spojrzeć na tę stówę i czy to będzie już później tam, nie wiem, 102, 103, 105 tysięcy, ale będę wiedział, że ta jedynka z przodu skoczyła, gdy jeździłem tutaj, na Szwecję. Tak więc co, kochani, tyle na chwilę obecną. No i do później. Coś jeszcze się nagra, koniecznie, z tego ostatniego wyjazdu. Ostatni, a co? Będą mnie znowu gadać. Ostatni. No i ostatni. No i niestety ostatni. Bartasz się kłaniał. Okej. Może jeszcze tak kawałeczek na timelapsiku przez tą Szwecję.
tam wujcio mówisz? Co tam mówisz? I dowalcie temu chłopu z subokrętem, bo sam się o to prosi, no i na to zasługuje. A co? A jak? No oczywiście, że tak. Co za chłop? Tak więc zamykamy te drzwi. Brawo! 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 Brawo!